Dzień dobry. Dzisiaj w poniedziałek w Ewangelii pada takie słowo, że tylko Bóg jest dobry. To wiadomo, nie? Ono oczywiście pada w kontekście tego spotkania Jezusa z młodzieńcem i o to, żeby być doskonałym. Ale wydaje mi się, że możemy sobie wyrwać to jedno zdanie, że tylko Bóg jest dobry i spróbować coś o Nim pomyśleć w dniu dzisiejszym. A ja spróbuję coś powiedzieć, trochę Was zainspirować. To zdanie, ja to tak rozumiem, żeby było jasne, to zdanie tylko Bóg jest dobry, to jest jakby część prawdy, to znaczy, że bo przecież Bóg stworzył mnie, ciebie, każdego z nas na swój obraz i podobieństwo, a więc my też jesteśmy dobrzy z natury. Ja to zawsze będę powtarzał, że człowiek z natury jest dobry. Oczywiście robimy złe rzeczy, oczywiście i w języku religijnym grzeszymy i w języku świeckim popełniamy różne przestępstwa, a więc jesteśmy zdolni do tego, żeby robić zło w swojej wolności, ale nasza natura jest dobra, bo właśnie nas Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. I wracając do tego zdania Jezusa, że tylko Bóg jest dobry, ono dla mnie jest nie tyle poniżające dla człowieka, że no właśnie, tylko Bóg jest dobry, a człowiek jest zły, w związku z tym jesteśmy skazani na zło. Inaczej to widzę. To znaczy, widzę, że to zdanie nas broni. To znaczy, że ono sprawia, że człowiek ma prawo i obowiązek myśleć o sobie, że jest dobry, ale właśnie w tej zależności, że od Boga to pochodzi. I znowu, nie na zasadzie kaprysu Pana Boga, że Bóg sobie tak to wymyślił, dobra, to ja was takimi stworzę, że będziecie totalnie ode mnie zależni. No jesteśmy od Niego totalnie zależni, bo jest naszym Ojcem. Po drugie, to nas chroni. To znaczy, że ja nigdy nie będę Bogiem, ty nigdy nie będziesz Bogiem. Że zawsze to ten pierwiastek Boży jest od Niego pochodzący i ta dobroć, do której jesteśmy zdolni, ona zawsze ma mi przypominać o tym, że jest jeszcze coś takiego jak pokora, czyli że moje dobre myśli, moje dobre decyzje, moje dobre czyny, moje dobre słowa są moje, bo ja za nie biorę odpowiedzialność, tak podobnie jak za złe, ale z drugiej strony pamiętam, że sam z siebie nie jestem w stanie tego zrobić, że potrzebuję kogoś właśnie, kto mnie stworzył jako dobrego. I proponuję wam dzisiaj, żebyśmy trochę pochodzili z taką myślą, a może cały dzień wam się to uda, że jestem zdolny do dobra, że jestem dobry z natury. Myślę, że tego bardzo nam dzisiaj potrzeba, również w Kościele, takiego myślenia o sobie, że jestem dobry. Absolutnie nie chodzi mi o takie myślenie, że jestem dobry, czyli lepszy od innych. To jest fatalne myślenie. Absolutnie nie chodzi o takie myślenie, że jestem dobry, w związku z tym nie ma we mnie błędu, jestem doskonały. Trochę myślał tak ten człowiek, który przyszedł do Jezusa. Ale chodzi mi o takie dobre myślenie o byciu dobrym. To znaczy, że jest we mnie dobroć, jest we mnie taka przestrzeń, w której naprawdę jestem w stanie robić dobre rzeczy, dlatego, że Bóg mnie takim stworzył. I to daje mi taką, nie wiem jak to powiedzieć, polisę ubezpieczeniową na to, że nie wpadnę w pychę. Że jeżeli czynię dobro, to potrafię je nazwać, potrafię się nim ucieszyć, potrafię się nim pochwalić, ale zawsze wiem, kto jest źródłem dobra we mnie. Zawsze nim jest Bóg, a nie ja sam z siebie. I myślę, że o to też chodzi w chrześcijaństwie, takim chrześcijaństwie nie zamkniętym w klasztorze, przeżywanym w kościele, ale w takim chrześcijaństwie, które żyje po prostu w tym świecie, żebyśmy się nie bali nazywać dobra, które robimy, ale właśnie pamiętając o tym, że źródłem jest Bóg i to sprawia, że my nie epatujemy naszą religijnością, nie epatujemy naszą wiarą, nie jesteśmy jakimiś terrorystami religijnymi, tylko jesteśmy po prostu ludźmi, którzy odkrywając sobie źródło dobra, jakim jest Bóg, dzielą się tym dobrem. Ja to zawsze mówię trochę innym językiem, że chrześcijanin to jest ktoś, kto wie, że jest ukochany za darmo i to jest łaska i dzięki temu, że wie, że jest ukochany za darmo i nie ma w tym żadnej zasługi, to jest to, co wczoraj mówiłem o Maryi, że jeżeli była wyjątkowa, to dlatego, że Bóg tak sobie wymyślił i ona mi przypomina o tym, że to jest też moje powołanie, moja droga, a więc zgubię wątek, ale jaja, starzeję się strasznie. Generalnie chodzi mi o to, że jeżeli jest we mnie jakieś dobro, to pamiętam o tym, że źródłem jest Bóg, nie ja, nie moje zasługi, nie moja
nie wiem, mój charakter, moja historia życiowa, to wszystko może mi pomóc, nawet utrudnić, z drugiej strony bycie dobrym, ale tak naprawdę chodzi o Niego. I kiedy ludzie na mnie patrzą i patrzą na moje działanie, na moje, mój sposób bycia, życia i tak dalej, oczywiście widzą bardzo konkretnego człowieka z twarzą, z historią i tak dalej, a więc to dobro, które widzą, jest trochę przefiltrowane, ale tak mam żyć, żeby oni w pewnym momencie sobie zadali pytanie, czemu on tak żyje, czemu robi dobro, dlaczego w jego życiu dzieją się takie, a nie inne rzeczy. I to ma ich prowadzić do Pana Boga. Ja nie muszę im Pana Boga dać jako definicji książki, nie wiem, czegoś, co jest gotowcem, ale mogę i powinienem być dla nich inspiracją do tego, żeby oni sobie zadawali pytanie o Niego w swoim życiu. Dobrego poniedziałku Wam życzę. Do zobaczenia.